Hej, tu Fabi. Dziś chciałabym pomówić o tym, w jaki sposób zacząć grać z dzieckiem w gry fabularne. Wiek, w którym dziecko już jest w stanie sobie z tym poradzić, to mniej więcej 3 lata. Ale nie zaczynamy oczywiście od pełnej mechaniki i rozwiązań, ale po prostu siadamy z dzieckiem, na przykład wieczorem przed zaśnięciem, i zaczynamy opowiadać bajkę. Może być to jakaś znana historia, ale równie dobrze możecie posiłkować się systemami RPG, czyli grami fabularnymi. Na przykład w moim jagodowym lesie znajdują się 3 tabele pomysłów na misje. W takim razie można sięgnąć po taką tabelę, wybrać coś, na przykład spiłowanie zębów leniwego bobra, i wówczas opowiedzieć dzieciom bajkę czy dziecku, jak pojawia się rodzina bobra, ma problem z leniwym przyjacielem czy bratem, kuzynem, i jakie są tego konsekwencje. I opowiadając taką historię, zaczynamy. Później możemy wprowadzić postać dziecka, że na przykład przy pomocy magii może się zamieniać, robić malutkie i razem z krasnoludkami mieć różne przygody. Wówczas, na początku, trochę przekornie, zaczynamy mówić dziecku, co zrobiło. Na przykład przyszedł do ciebie bóbr i powiedział: ojej, dziękuję ci za to, czy mogę zrobić coś w zamian? Może bym z tobą popływał. A dziecko powiedz: nie, odpowiadasz na to, boję się wody, nie będę pływać. Czy w jakiś inny sposób sprowokować dziecko, by powiedziało: nie, mamo, nie, tato, ja chcę popływać z bobrem. I tak zachęcaj dziecko. To jest rozmowa, to ma być fajnie spędzony czas. Nie musi być jakiś niesamowity pod tym względem potencjał historyczny, czy opowieści, fabularny, czy coś takiego. Macie się razem bardzo dobrze bawić. Może być śmiesznie, może być czasem absurdalnie, ale prowokuj. Pytaj dziecko, co robi, wciągaj je w rozmowę z postaciami. Mogą być nawet zabawne, żartobliwe, nie muszą być niesamowicie jakoś rozwinięte. I powoli, powoli w ten sposób wprowadzaj je i przyzwyczajaj do tego typu rozgrywki. Po jakimś czasie albo zrobi się to strasznie nudne, jeśli dziecku będzie wszystko wychodziło, albo dziecko poczuje się skrzywdzone w momencie, w którym będziesz chciał bądź chciała pociągnąć historię w ciekawszy kierunek, bo porażki są zdrowe, dobre, a poza tym dzięki nim tworzą się dobre historie. Dlatego warto po pewnym momencie wprowadzić kości. Jeśli nie czujesz się na siłach wprowadzić dziecku od razu całej pełnej mechaniki, może się nawet ustalić, że załóżmy parzyste wyniki są porażką, a nie parzyste sukcesem, albo że musi wyrzucić przynajmniej 3 bądź 4, i w ten sposób od razu przy okazji mamy naukę matematyki. I z czasem rozwijaj to. Najpierw na przykład rzut kostką. Potem powiedz dziecku, że jeśli na przykład ma plus 2 do siły i jeśli robi coś siłą, to ma do tego plus 2. Później możesz zacząć wprowadzać jakieś talenty, że na przykład ta postać umie ładnie śpiewać i dzięki temu, jak śpiewa, to ma jeszcze jakieś dodatkowe bonusy. I to jest ścieżka, którą możecie przechodzić nawet przez kilka lat, aż twoje dziecko będzie już nawet jakim nastolatkiem. Także nie ma się co śpieszyć. Priorytetem jest to, że siedzicie razem i opowiadacie razem historię. Łatwo ci też będzie zacząć, jeśli rozejrzysz się za darmowymi różnymi systemami. Moje gry wszystkie są darmowe, ale poza tym będzie dostępny starter Mistrza Baśni, więc będzie można zerknąć, czy ta gra jest interesująca. Jest dostępne Mamo, Tato, Zagrajmy w RPG. Jest Fund, czyli gra na fu.pl. Ogólnie dostęp do tych gier masz przez mojego fanpage'a Fireball Junior, gry fabularne dla dzieci. W zakładce zdjęcia znajdują się albumy poszczególnych gier, gdzie staram się wrzucać również wszystkie aktualne informacje i materiały, także łatwo odnajdziesz tych twórców i ich dzieła. Ponadto sporo rad, sugestii i innych tego typu materiałów powrzucałam w zakładkę notatki, również na fanpage'u, więc naprawdę jest od czego zacząć. No i oczywiście grupa, która się nazywa Mamo, Tato, Zagrajmy w RPG, bo właśnie na tej grupie ja również działam, działają inni rodzice, i można znaleźć mnóstwo niesamowitych, fajnych rad, które pomogą na początek. Nie spinaj się.
Dla dziecka najważniejsze jest to, że spędzasz z nim czas. Jeśli przychodzisz i to ty mu opowiadasz bajkę, to ona będzie fajna. Dla niego najważniejsze jest to, że to jesteś ty. Druga sprawa, nie próbuj powstrzymywać dziecka, gdy zaczyna przejmować fabułę. Pozwól mu się wyżyć pod tym względem. Te pomysły mogą być zaskakujące i nieprzewidywalne, ale to jest właśnie ta cała potęga. Nie jeden gracz czy mistrz gry w gry fabularne, który zgrał w sporo kości, jest zaskoczony pomysłowością dzieci. Oczywiście warto starać się, żeby tam były jakieś zabawne sytuacje, ale nic na siłę. To jest wasz czas. Rozgrywka najpewniej będzie trwała na początku pół godziny, może 45 minut, bo dziecko też tak długo nie skupi uwagi. Jeśli jednak wybierzecie formę wieczornego opowiadania bajek, no to też musisz wyczuć dziecko, co je rozbudza, a co sprawia, że będzie mogło usnąć. A druga sprawa, kontynuacja co wieczór jego przygód w jagodowym lesie czy w jakimkolwiek innym świecie będzie coś, co będziecie po latach wspominać i będziecie mogli nawiązać bardzo silną i ważną więź, bo dziecko będzie zwyczajnie przyzwyczajone do tego, że siedzi i z tobą rozmawia. Także podsumowując, dobrze jest zacząć od bajek, wprowadzić postać dziecka, a gdy już się obezna później z rzutami, kośćmi i tak dalej, możesz wchodzić w mechanikę i w konkretne systemy. Oczywiście najchętniej zachęciłabym cię, żebyś zaczął od mojej gry, ale chodzi o to, żeby wam było wygodniej, żebyście spędzali dobrze czas. Niemniej zachęcam do lektury. A także wszystkie linki, które są potrzebne, znajdziesz pod filmikiem. Powodzenia!